Jest mi bardzo miło, że mogę w końcu osobiście odebrać i uścisnąć dłoń pana prezydenta, bo to coroczne wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Jak pani forma? Wiemy, że niedawno, no już tak trochę czasu minęło, była dość poważna kontuzja. Jak teraz wygląda sytuacja? Wszystko idzie w dobrym kierunku, szczerze mówiąc. Kiedy wiedziałam, że nie zakwalifikuję się już na igrzyska i że mój start w igrzyskach na pewno jest niemożliwy, zdecydowałam się jak najszybciej na operację, aby wyjąć wszystko to, co miałam w tej nodze. I o tyle, o ile lekarze mówili, że to nie zrobi dla mnie żadnej różnicy, to jednak ja czuję różnicę i cieszę się, bo ta noga jest lepsza niż była, nie jest jeszcze idealna, ale mając na oku to, że igrzyska są za 4 lata, to jest czas, żeby wypracować to, co było stracone. A przyszłość Natalii, pani siostry? To był sezon olimpijski. Ona w sezonie olimpijskim została wicemistrzynią świata na 500 metrów, więc kto wie, jakby to wyglądało, gdyby jednak troszeczkę biegi się inaczej ułożyły i żeby było trochę więcej szczęścia na igrzyskach. Myślę, że mimo wszystko to jest dobrze, że tak zakończyła sezon i takim akcentem, bo to jest dobra motywacja i do tego tak jakby, że kolejne sezony będzie też ciężko pracowała i że ten medal Igrzysk Olimpijskich jest w zasięgu ręki, natomiast to będzie jeszcze praca. Dzisiaj jej nie ma. Dzisiaj jej nie ma, ona, mamy teraz taki troszeczkę luźniejszy jeszcze okres treningów, powiedzmy na sucho, imitacje, siłownia i ona miała możliwość wykorzystania tego czasu w cieplejszych krajach, więc skorzystała z tego, ale już niedługo wraca i spotykamy się niedługo już na pierwszym obozie na lodzie. U short trackowców też spore zmiany zaszły. Naszą trenerką została teraz Urszula Kamińska, która była z nami przez ostatnie 2 lata, jest już teraz oficjalnie trenerem kadry, więc dla nas to jest wspaniała wiadomość, ponieważ możemy dalej kontynuować tą myśl szkoleniową, więc to, co zrobiliśmy do tej pory, ona już wie, jak reagujemy, natomiast tak jak mówię, to jest teraz ten sezon poolimpijski, w którym możemy my troszeczkę też eksperymentować i próbować nowych rzeczy po to, żeby zmaksymalizować nasze możliwości i wykorzystać to, co najlepsze właśnie w sezonie olimpijskim. Pani Patrycjo, kiedy pani na lód wraca? Ja praktycznie, no tak jak grupa wejdzie na lód, taki ja razem z nimi wchodzę, więc to już będzie w czerwcu. Panie Wojtku, taka nagroda pod postacią stypendium prezydenta to jest duża pomoc w karierze sportowca takiego jak pan, olimpijczyka? No może trudno mi się wypowiadać w takich kategoriach, po prostu fajnie, że to jest jakaś pomoc, motywacja, nagroda za naszą pracę, no i będę się starał uzyskiwać jak najlepsze wyniki, aby dalej mieć stypendium. A jak zdrowie pana? Dobrze, na razie dopisuję, bardzo się cieszę. Okres ten cały przygotowawczy mam przepracowany, można powiedzieć, w 100%, więc tak naprawdę tylko czekam teraz na jakąś tam formę, powiedzmy, na błyski formy, aby rzucać jak najdalej. Teraz ogólnie wszyscy się szykują do wakacji, a u pana jako sportowca to jest okres taki wolniejszy, czy jednak sportowiec nie może sobie pozwolić na 2 tygodnie laby tak zwanej? No nie, no ja niestety nie mam wakacji. Kiedy normalny człowiek ma wakacje, ja mam starty i mam przygotowania w tym roku na przykład do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Berlinie i to są cele. I dopiero po tych wszystkich startach mam zasłużone, jak to mówią, wakacje.